Jechałem 6 godzin do południa Szwecji, żeby dostać trochę inspiracji w takiej fantastycznej, gastronomicznej restauracji. Ale kiedy jadłem te malutkie rzeczy dobre, to co zrozumiałem? No cholera jasna, co ja tutaj te drobne rzeczy tutaj sobie jem? Ja powinienem robić stek! Jestem mężczyzną, powinienem robić taki czerwony, aż kutas mi stoi, bo testosteron mi wysoko wychodzi. Dzisiaj robimy mięso. Najpierw musisz zastanowić się, jak chcesz to mięso. Ja to lubię, kiedy jest średnio wysmażone, nawet trochę tak w stronę słabego. Dlatego ja wodę przygotuję na 60 stopni. Jeżeli chcesz bardziej słabo wysmażony ten stek krwisty, to wtedy niżej, może 55 stopni. A jeżeli chcesz bardziej well done, dobrze wysmażony, to wtedy troszkę wyżej. Ale nie rób tam kurwa taki całkiem wysmażony, gdzie tylko szar jest. Bo będę kurwa płakał i kiedy będę płakał, to dostanę depresję i samobójstwo zrobię. I wtedy to będzie twoja wina. Będziemy gotowali to mięso w torebce na jedzenie. To przygotuj wodę i używaj termometr i wkładaj zimną wodę, żeby zawsze ta temperatura wody trzymała się na 60 stopni, jeżeli chcesz, żeby mięso było tak jak moje. A jeżeli masz taki cyrkulator, co ja używam, to automatycznie ten cyrkulator będzie pilnował, żeby zawsze woda miała 60 stopni. No dobra, teraz robimy mięso. Weź taki wielki kawałek mięsa, zobacz jaki tutaj ładny tutaj ma ten tłuszcz, co później roztopi się i będzie smakowało, kurwa mać, o już erekcja mi idzie. Kiedy się gotuje sous vide, tak jak Francuzi to na to wołają, sous vide, to nie ma znaczenia, czy gruby, czy cienki ten kawałek, bo nigdy nie będzie bardziej gorący niż woda. Jeżeli masz muskuj albo jesteś wieloryb, to zrób wielkiego, a jeżeli nie, to małego. Ukryj go! I żeby miał trochę takiego smaku pieczonego, to szybko go z ogniem przypalem trochę, zobacz. O, tutaj widzisz, jak tutaj roztapia się i jaki tutaj, o, jaki tutaj zapach jest. Do torebki, taką na jedzenie, żeby ci nie roztopiła się. I troszkę masełka. Ja używam maszyny, którą robi próżnio, ale jeżeli nie masz, to też można tylko do wody włożyć torebkę i siła wyporu ci pomoże. I do wody. I niech to tutaj leży gdzieś tam 45 minut, może nawet godzinę. To możesz przygotować, bo nie ma znaczenia, jeżeli trochę za długo tam zostanie, bo tak jak powiedziałem ci, nigdy nie będzie miało więcej niż te stopni co woda. Jeżeli nie masz cyrkulator, to pilnuj kurwa tą temperaturę i włóż zimną wodę, jeżeli za gorąco się robi. Teraz robimy sos béarnaise. To jest taki fantastyczny sos do mięsa. Weź szarlotkę i ukroj ją drobniutko. Draganek albo estragon, nie wiem jak to po polsku się woła na to. Ściągnij liście, ale zostaw trzypień. Pietruszkę też potrzebujemy. Ukroj trzypień i zostaw go. I trybulę potrzebujesz. Trybula to nie jest używana w polskiej kuchni dużo, myślę, że nie używa się dużo, ale ma bardzo dobry smak, da bardzo dobry smak do tego sosu. Drobniutko ukroj trybule, draganek, liście draganka i pietruszki i ten trzypień wkładamy szarlotką tu. No i nie zapomnij pieprz, całe kulki pieprzu. No i niech to gotuje się. I kiedy pół z tego wyparuje, to jest gotowe. To wtedy przesitko i tutaj wszystki ten smak tutaj jest i dobrze to pachnie. I dziwuchy i mężczyźni, których będziesz częstował, to już przygotowują się. Już czekają bez ubrania w pokoju. Czekają na ciebie tylko. Dlaczego musisz szybko to teraz robić? Teraz musisz wymieszać ten pachnący oscet z żółtkami jajek. Najpierw jajka połóż i później pomału lej ten ocet na niskim ogniu i mieszaj to, bij to mocno, aż będzie taka piana i wtedy ściągnij z ogniu, wyłącz i zobacz jaka to pianka tutaj się zrobiła z tego.
teraz zaczyna się część trochę ciężka. Roztop masło i pomału, pomału te masło lej mocno, mocno. Wal to jako to by był koń. Jeżeli nie będziesz to walił, to zrobi się z tego taka woda. Nie spieprzyj to, kurwa. Uważaj, słuchaj się. No i teraz wpierdol tam te wszystkie roślinki, wymieszaj to i niech to stygnie. Włóż to słoika, nauczyliście mnie, że to nazywa się słoik, i do lodówki, i niech to zimne będzie, bo bernes to się zimny je, nie jakiś tam ciepły, co tam widziałem, że w Szwecji to sami ludzie jedzą. To jest paskudne. No i teraz robimy Hasselbacks potatis, to jest kartofle po szwedzku. Hasselbacken to była restauracja w Szwecji, gdzie no, historia jest, że tam wymyślili to, ja nie wiem co to, czy to prawda, ale robimy to. No, weź kartofle i prawie całą drogę trzeba mi ukroić w plasterki, ale nie całą drogę, dlatego używam łyżkę drewnianą i łatwiej to będzie, bo połóż kartofla tu i kroi i widzisz, nóż nie pójdzie całą drogę na dół i na jednej stronie jest ukrojone, a na drugiej nie. Połóż i na to masło i całą drogę tam do środka ten tłuszcz, żebyśmy byli grubi, paskudni wszyscy, mąkę tartą i do pieca na 225 stopni, gdzieś tam 20 minut. I niektórzy lubią ser na te kartofle, ale mamy tyle różnych smaków tutaj, silnych i dobrych, nie potrzeba jeszcze jeden smak, to będzie i tak dobre, będzie lepsze nawet bez sera. No i teraz wyciągnij to mięso i ten sos, co tutaj jest, ten tłuszcz tutaj z masła i z mięsa, to włóż do szklanki, zostaw go na razie, bo będziemy go używali. A dla mięsa chcę mi dać ładną teksturę, ale w środku nie chcę mi nic robić, bo w środku mięso jest perfekcyjne, nie może być lepsze nawet, tak jest dobre. Dlatego musimy uważać. Weź patelnię, taką ciężką żelaza i ugrzej ją tak gorąco, że cały dom nawet spalisz, taką gorąco, aż sąsiedzie ci będą krzyczeli, żebyś zniżył ogień i tylko im powiedz: wkurwiacie mi, wyjdź stąd, nie mam czasu, bo muszę mięso zrobić dobrze, takie gorące to ma być. Potem połóż mięso tylko gdzieś tam kilka sekund na jedną stronę i na drugą stronę i później jest gotowe mięso. Zniszcz teraz ogień, weź ten sos z mięsa, co zostawiłeś przedtem, wino czerwone, rozmaryn, czosnek, możesz, nie musisz obierać, i tak da smak. No i teraz serwuj to na talerz, trochę soli, pieprzu. Cholera jasna, jak to dobrze pachnie! To jest takie dobre, że nawet jeżeli bym oblizał skurwiałą, obsraną dupę, to potem bym mógł ten stek zjeść i wszystki ten paskudny smak by neutralizowało, bo to jest takie dobre, że wszystkie inne smaki chowają się do porównania tego steka.